Tegoroczne święto plonów tradycyjnie odbyło się w amfiteatrze w Kościelcu, a jego gospodarzami było sołectwo Straszków, reprezentowane przez starostów dożynek panią Karolinę Jankowską i pana Piotra Wdzięcznego. Uroczystości rozpoczęła msza święta, odprawiona w intencji rolników, której przewodniczył ksiądz kanonik, dziekan Aleksander Rybczyński. Homilię wygłosił ksiądz wikariusz Tadeusz Funk. Trzeba mieć szacunek dla chleba. Uwielbienie ziemi jako matki, żywicielki dającej pokarm dla swoich dzieci. Bo praca na roli traktowana jako powołanie dane od Stwórcy. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewniła Gminna Orkiestra Dęta w Kościelcu. Po nabożeństwie głos zabrał wójt gminy Dariusz Ostrowski, który przywitał zgromadzonych oraz zaproszonych gości. W swoim przemówieniu podziękował rolnikom za ich ciężką pracę. Tak funkcjonuje nasza kościelecka ojczyzna, łącząc przeszłość z teraźniejszością i mam nadzieję, że z przyszłością. Drodzy przyjaciele, gospodarze, to do was zwracam się jeszcze raz w szczególny sposób. Dziękuję Państwu w imieniu całej gminy za trud, ciężką pracę, często ponad siły, za poczucie swego rodzaju misji wyżywienia narodu. Życzę wam, drodzy rolnicy, dużo zdrowia, wytrwałości i satysfakcji z efektów codziennej pracy. Do słów szacunku dla rolniczej pracy oraz życzeń dołączyli także zaproszeni goście. Leszek Galemba, senator Rzeczpospolitej Polskiej, Grzegorz Fijałkowski, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Marek Świątek, przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego oraz radni powiatowi Agnieszka Politańska i Grzegorz Pietrzak. Po przemówieniach na scenie zaprezentował się zespół tańca ludowego Kościelec oraz zespół Ale Babki, który przedstawił inscenizację Obrzęd Dożynkowy połączony z przekazaniem chleba starostom dożynek, a później włodarzowi gminy. Wierzymy, drogi gospodarze, że dzień następny będziesz dzielił go równo i sprawiedliwie. Szanowni Państwo, chleb to również symbol dostatku, sytości, poczucia bezpieczeństwa, czyli rodzina dzielnie się nim sprawiedliwie, aby dla nikogo to nie zabrakło. Po nich swoje wypieki wręczały kolejno delegacje sołectw gminy Kościelec. Wójt gminy wraz z księdzem kanonikiem, dziekanem Aleksandrem Rybczyńskim, księdzem wikariuszem Tadeuszem Funkiem oraz księdzem Mariuszem Wielgockim dokonali symbolicznego połamania chleba. A nawet więcej, bo kroimy dalej.
Tak, teraz bardzo proszę, może unieśmy pokrojony już bochen chleba, tak żeby każdy mógł zobaczyć, że podzielono uczciwie i sprawiedliwie, jak tradycja nakazuje. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Dopełnieniem części obrzędowej były przyśpiewki w wykonaniu pań ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich z Sołectw Dąbrowice Stare, Dobrów i Waki. Chociaż te strzelały i słońce plażyło, z morza już zciągnięte, że aż patrzeć miło. Rolnicy już niosą te roczne plony, mój z dumą przyjmuje, jest zadowolony. Osób 500 tu mamy, opiekujcie z panami, zawsze pan nam podać i otuchy dodać, dobry z siebie gospodarz. Zawsze pan nam podać i otuchy dodać, dobry z siebie Odwiedzających imprezę czekały degustacje potraw przygotowane przez koła gospodyń działające na terenie gminy. Podczas trwania imprezy na placu czekały liczne atrakcje dla dzieci. W trakcie uroczystości rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Z 8 zgłoszonych wieńców komisja konkursowa przyznała pierwsze miejsce dla Polic Średnich, drugie miejsce otrzymał Kościelec, a trzecie Straszków. Wójt podziękował wszystkim uczestniczącym w konkursie i wręczył nagrody. Kolejnym punktem obchodów Święta Plonów był konkurs dojenia krowy. Najlepszym dojarzem w gminie okazał się Krzysztof Łopata z sołectwa Waki. Wszystkim uczestnikom konkursu wójt wręczył upominki zakupione u lokalnego gospodarza. W muzyczną podróż po znanych i lubianych utworach zabrał uczestników imprezy laureat szansy na sukces Krzysztof Miętkiewicz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod tę bagną wełebnący grusz. Po występie Krzysztofa Miętkiewicza na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru, zespół Kordian. Świętowanie zakończyła zabawa taneczna przy DJ-u.